O współczesnych wyzwaniach polityki gospodarczej dyskutowali naukowcy w trakcie konferencji naukowej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Swoje świadectwa odebrali dziś także absolwenci studiów podyplomowych. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi studia podyplomowe na kierunkach m.in. MBA, Polityka Gospodarcza, Finanse i Bankowość, a także Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. Dziś absolwenci tych kierunków otrzymali świadectwa ukończenia studiów. Pragnę podziękować za ten zapał, za tę radość życia. Za radość studiowania, podkreślił rektor WSKSIM, ojciec dr Zdzisław Klawka. Ogromny wkład w rozwój studiów podyplomowych na WSKSIM miał profesor Jan Szyszko. Były minister środowiska zmarł przed rokiem. Pod tablicą upamiętniającą wybitnego naukowca w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej kwiaty złożyli jego wychowankowie. W życiu był wielkim naukowcem, ale też bardzo harmonijnie. Dawał przykład, że prawdziwa nauka i prawdziwy naukowiec ma jeszcze ten drugi, to drugie skrzydło, jakim jest wiara. Wręczenie świadectwa absolwentom studiów podyplomowych było połączone z konferencją naukową pod hasłem Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Profesor Jerzy Rzyżyński z Rady Polityki Pieniężnej mówił o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską. Te wyzwania to. No, przede wszystkim powrót na normalną ścieżkę wzrostu. Po kryzysie pandemicznym w gospodarce, który jest bezpośrednio związany z epidemią koronawirusa, na normalną ścieżkę wzrostu Polska może wrócić nawet w 2022 roku. Profesor Jerzy Rzeżyński mówił o potrzebie realizacji wielkich programów rządowych. Łatwia pobudzenie gospodarki, na przykład wiślanej, prawda, w, w rejonie Elbląga, spowoduje. Jak, jak, jak się oczekuje, wielkie korzystne efekty. To jednak nie wszystko. Poważnym wyzwaniem jest to, aby banki finansowały inwestycje przedsiębiorstw. Dodał członek Rady Polityki Pieniężnej dr Mateusz Guzikowski, wskazywał, że obecny kryzys jest inny od wszystkich poprzednich. Ten kryzys, z którym my mamy teraz do czynienia, to jest załamanie sfery realnej, które wynika tak naprawdę z ograniczenia aktywności podażowej i popytowej strony gospodarki administracyjnego ograniczenia. W praktyce oznacza to, że rząd jest zmuszony do zamknięcia pewnych obszarów działalności w gospodarce, zwłaszcza tych, gdzie dochodzi do międzyludzkich kontaktów, jak hotelarstwo czy gastronomia. W reakcji na kryzys potrzebne jest uniknięcie dwóch wzajemnie wykluczających się czynników: stymulacji gospodarki polityką fiskalną, przy jednoczesnym składaniu gospodarki polityką pieniężną. To na pewno nie pozwala na to, żeby to wychodzenie z kryzysu było szybsze. I takich działań nie podjęto w Polsce, mówił z kolei profesor Felix Grondalski ze Szkoły Głównej Handlowej. Wybrano model, w którym rząd i bank centralny nie działały osobno, ale razem wybrano ścieżkę współpracy. Z jednej strony rząd uruchomił program fiskalny o znacznej skali. Nakierowane głównie na ochronę miejsc pracy, a z drugiej strony Narodowy Bank Polski poluzował politykę pieniężną i tym samym zapewnił płynność w systemie gospodarczym. Kryzys pandemiczny to wyzwanie na dziś. Wodzenie profesora Jerzego Rzyżyńskiego dalej Polska musi także odbudować to, co zostało stracone na skutek błędów transformacji. Autorzy tej koncepcji transformacji tak jakby nie wiedzieli, że jest coś takiego jak wrogie przejęcia. Były wrogie przyjęcia i można powiedzieć, że były głupie wyprzedaże. Naprawienie błędów w przeszłości, jak tłumaczył profesor, wymaga stworzenia nowych reguł funkcjonowania państwa w sferze polityki gospodarczej.